Moimi Państwa gośćmi w studiu są dzisiaj profesor Marek Gierlotka, kierownik oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz pan dr Piotr Feziat, zastępca kierownika oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panowie, w najbliższą sobotę będziemy obchodzić Światowy Dzień Serca i z tej okazji właśnie w Opolu takie szczególne wydarzenie na Placu Kopernika. Będzie można przyjść, sprawdzić je, przebadać, ale właśnie dla kogo to wydarzenie jest stworzone, do kogo jest kierowane, no i co będzie się działo wtedy? Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całe rodziny, dziadków, rodziców, dzieci. Zapraszamy osoby, które chcą się przebadać, które nie miały jeszcze ostatnio czasu zawitać do lekarza, takie, które czują się zdrowe, takie, które no, nawet nie myślą jeszcze o tym, że mogą mieć jakieś czynniki ryzyka choroby wieńcowej, ale to właśnie jest ten czas i miejsce, kiedy możemy to sprawdzić, kiedy możemy się dowiedzieć, czy na pewno jest wszystko w porządku. Nie czekajmy, aż zachorujemy, po prostu sprawdźmy się wcześniej. Wydarzenie dokładnie nosi nazwę Dzień Serca Opolska Ścieżka Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej. Na czym ta ścieżka będzie właśnie polegała? Chcemy zaprosić naszych obywateli do spotkania, do przejścia przez taką polską ścieżkę profilaktyki sercowo-naczyniowej. W kolejnych przystankach, w kolejnych namiotach będzie można zrobić badania kontrolne. Będziemy mogli zrobić pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczyć poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi i to pozwoli na wyliczenie ryzyka sercowo-naczyniowego według tak zwanej skali PolSCoR. Określa to prawdopodobieństwo zachorowania na bardzo poważną chorobę układu krążenia, na zawał serca, udar mózgu w perspektywie 10 lat. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów, którzy nie chorowali jeszcze na chorobę układu krążenia, a pozwoli nam, abyśmy mogli podjąć działania profilaktyczne. A więc tak naprawdę to ten Dzień Serca to jest takie troszeczkę imieniny, urodziny naszego serca i dobrze by było im złożyć po prostu w prezencie zainteresowanie naszym sercem, jak ograniczyć ryzyko sercowo-naczyniowe. Na końcu tej ścieżki będzie można skonsultować wynik tego badania, a także rozwiać wszelkie wątpliwości u specjalistów, którzy zajmują się na co dzień chorobami układu krążenia. Będą do Państwa dyspozycji kardiolog, chirurg naczyniowy, neurolog, diabetolog, a także dietetyk kliniczny, którzy pozwolą pokazać, jak uniknąć chorób układu krążenia. Ja chętnie dodam jeszcze, bo określenie tego ryzyka to jest pewien element motywujący. Możemy się dowiedzieć, że to ryzyko no nie jest małe, jest duże, jest średnie, ale co więcej, my możemy sobie wprost sprawdzić, że jeżeli na przykład to ryzyko jest wysokie dlatego, że palimy papierosy, albo mamy podwyższone ciśnienie krwi, albo na przykład wysoki poziom cholesterolu, to możemy sprawdzić, że jeżeli któryś z tych czynników wyeliminujemy, bo to są czynniki, które możemy wyeliminować, odpowiednio poleczyć, tak? Jak nam to ryzyko spadnie, co zyskujemy i jak ta perspektywa może wyglądać, jeżeli weźmiemy się jak gdyby za siebie i za te czynniki ryzyka. A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Czy trzeba być na przykład pełnoletnim, czy każda osoba, która przyjdzie, zgłosi się w tę sobotę do Państwa, to zostanie przebadana i będzie mogła się sprawdzić? No nie ma ograniczeń. No ja myślę, że będziemy mogli również zmierzyć ciśnienie oczywiście osobom niepełnoletnim, czy zmierzyć poziom cukru, czy oznaczyć poziom cholesterolu. Nie ma problemu. Problem może być taki, że ta skala niekoniecznie jest przystosowana do tego, żeby oceniać ryzyko dzieci. Ale dla dzieci mamy inne atrakcje. Będzie karetka, prawdziwa karetka reanimacyjna, będzie stała na Placu Kopernika, będzie można zobaczyć, jak wygląda w środku, będzie można sprawdzić, jak się włącza sygnał, będzie można sobie wszystko pooglądać, a zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli się sprawdzić w reanimacji, zobaczyć, jak powinno się reanimować i pod okiem ratowników medycznych. Także tutaj zapraszamy naprawdę wszystkich. Będzie to okazja do tego, żeby się sprawdzić, żeby się przebadać, ale czy rzeczywiście Opolanie przychodzą się badać? Czy przychodzą badać się profilaktycznie, czy zwykle zgłaszają się do lekarza już wtedy, kiedy zaczynają się jakieś objawy chorób? Myślę, że to jest problem ogólnopolski. Nam by bardzo zależało na tym, abyśmy mieli mniej pracy. Jeśli pacjenci przejdą skutecznie tą opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej i wezmą się troszkę za siebie, to ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia będzie zdecydowanie mniejsze. Zawsze w chorobach lepiej zapobiegać niż później leczyć, ale jeśli będzie trzeba, to jesteśmy gotowi leczyć wszystkie choroby układu krążenia. Mamy do tego i pełen zespół i możliwości techniczne. Jesteśmy przekonani, że wiele osób przyjdzie naprawdę, bo w zeszłym roku były przez kilka godzin
cały czas kolejki do specjalistów. Tak, chociaż nie robiliśmy aż tylu badań, ile proponujemy w tym roku, więc jestem przekonany, że trzeba będzie chwilkę w kolejce postać. Czy chorób sercowo-naczyniowych da się uniknąć? Czy to jest kwestia tylko naszego trybu życia, jakichś używek, czy to też jest kwestia genetyki, obciążeń genetycznych? No jest niestety też kwestia genetyki, ale z założenia, póki nie robimy tak, że oznaczamy sobie nasze geny i wiemy od samego początku, jak to z nami będzie teoretycznie, to należy założyć, że przede wszystkim problem, który się może pojawić, jest związany z czynnikami ryzyka, więc nie ma co specjalnie zwalać czegoś na geny. Trzeba po prostu sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakiegoś czynnika ryzyka i to możemy zrobić na naszym spotkaniu w sobotę i z nimi po prostu sobie poradzić. Pamiątką po tym spotkaniu, po uczestnictwie o polskiej ścieżce C-profilaktyki sercowo-naczyniowej będzie taki to dokument, w którym będzie wyliczone ryzyko sercowo-naczyniowe. Można sobie to będzie przeglądnąć, pokazać swojemu lekarzowi w podstawowej opiece zdrowotnej i zobaczyć, co byśmy mogli zrobić, co jak najszybciej zrobić, aby to ryzyko ograniczyć. Każdy z uczestników taki dokument otrzyma. No właśnie, a jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi właśnie o czy to te czynniki ryzyka, czy w ogóle zachorowalność? Czy to jest tak, że dotyczy to wyłącznie osób starszych, czy bardziej osoby starsze mają predyspozycję, czy jednak osoby młodsze już dzisiaj też, bo przecież mówi się o tym powszechnym stresie, tak, który bywa paraliżujący i przekłada się też na podatność na różne zachorowania. Czy to jest w ogóle prawda? No jest prawda, no chorują coraz młodsi i nasz obecny tryb życia, tak, to zabieganie wszechobecne, jak i różne inne aspekty związane z naszym postępem cywilizacji, tak, czyli brak ruchu i nie daj Boże jakieś używki, dieta i tak dalej, no powodują, że no ten nasz organizm jednak był stworzony troszeczkę do innych warunków, tak, w toku ewolucji, więc teraz te choroby wychodzą wcześniej, tak, wychodzą wcześniej. I czasem nie zdajemy sobie sprawy, że możemy mieć problem, tak, z nadciśnieniem czy z cholesterolem. No nie ma innej rady, trzeba to sobie sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, no to prawda jest taka, że no czym ktoś jest starszy, tym ma większe prawdopodobieństwo, tak, że będzie miał problem z cukrem, z cukrzycą, czy z nadciśnieniem, czy z cholesterolem. Natomiast osoby starsze w ten czy w inny sposób dużo częściej, dużo chętniej zasięgają jednak porady lekarskiej i znakomita większość osób starszych jest w ten czy w inny sposób przebadana, tak, pod kątem czynników ryzyka sercowo-naczyniowych. Stąd zachęcamy przede wszystkim młodsze osoby, które nie mają powodu, nie mają dolegliwości i nie myślą o tym, żeby jeszcze skorzystać z takiej porady. Jest okazja, przyjdźcie. Dane epidemiologiczne są troszkę niepokojące, dlatego że prawie połowa dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze i co gorsza, większość z nich nie wie, że to nadciśnienie ma. 3/4 Polaków ma podwyższony poziom cholesterolu w frakcji LDL, popularnie zwanego złym, i to jest dobre określenie, bo on powoduje miażdżycę i co gorsza, większość w ogóle nie wie, że ma podwyższony poziom cholesterolu. Niestety, ale według aktualnych danych 1/3 dorosłych Polaków powyżej 19 roku życia wypala co najmniej jednego papierosa dziennie. Tutaj też jest dużo do zrobienia. W związku z tym czynników ryzyka, które możemy zmodyfikować, a przez to ograniczyć ryzyko sercowo-naczyniowe, naprawdę jest wiele. Szczególnie ten cholesterol jest problematyczny, dlatego że wszyscy są przyzwyczajeni, nie ma takiej powszechnej świadomości, jak my teraz musimy intensywnie z tym cholesterolem, tym złym cholesterolem walczyć, dlatego że gdzieś nawet wyniki, które sobie odbierzemy z laboratorium, pokazują takie normy, które jak nic się nie mają do obecnej rzeczywistości praktyki leczenia i ograniczenia ryzyka, tak? Norma tak ogólnie cholesterolu, jak się mówiło, zawsze 200, no to już jest historia. Teraz, żeby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe, my musimy ten cholesterol obniżać dużo, dużo mocniej, szczególnie osób starszych, które mają jakieś inne czynniki ryzyka. I mamy na to skuteczne metody, oczywiście, no niestety, tak jak zawsze, tak jak i ze szczepionkami, tak jak i tutaj z obniżaniem poziomu cholesterolu za pomocą doskonałych leków, jakimi są statyny, są różne, krążą niewłaściwe i takie przeszkadzające, powiedzmy, lekarzom, tak, i pacjentom opinie, no i z tym trzeba walczyć. Natomiast no, poziom cholesterolu w chwili obecnej jest taki, można powiedzieć, oczkiem w głowie, zarówno jeżeli chodzi o profilaktykę wtórną przede wszystkim, ale też pierwotną, czyli jak gdyby zanim zachorujemy. A na czym polega higiena serca? Higiena serca to, można powiedzieć, jest to wszystko, o czym już powiedzieliśmy i pewnie o tym, o czym zapomnimy powiedzieć i co tu jeszcze dopowiedzieć do tego. Higiena serca
to jest przede wszystkim takie, można powiedzieć, no, taki sposób, tak, życia i funkcjonowania, który z jednej strony ograniczy wszystkie czynniki ryzyka, no tam jeszcze możemy jakieś kolejne wymienić, ale te najważniejsze wymieniliśmy, a z drugiej strony jest to jak gdyby no podążanie za jednak takimi podstawowymi zasadami, tak, czyli dużo ruchu, właściwa dieta, no i okresowe badania profilaktyczne. Na pewno okresowe badania profilaktyczne bardzo, bardzo mogą nam pomóc w tym, żeby wychwycić jakiś problem, zanim on stanie się tak naprawdę problemem dla nas. Czyli należy się przede wszystkim wsłuchiwać w swój organizm i w swoje serce. A jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego stylu życia, trybu życia i tych czynników ryzyka. Znaczy dzisiaj bardzo popularnym tematem są na przykład e-papierosy. Czyli jeżeli przestawimy się z tych tradycyjnych papierosów na e-papierosy, czy rzeczywiście ma to znaczenie, czy w jaki sposób pomagamy swoim organizmowi, czy to zupełnie nie ma znaczenia, powinniśmy po prostu rzucić palenie? Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego tak naprawdę nie ma żadnych różnic między e-papierosem, czy takim klasycznym, tradycyjnym papierosem. Oba zwiększają ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, w związku z tym trzeba przestać palić, czy to elektroniczny, czy klasyczny papieros. Tu nie ma dyskusji, to jest układ zero-jedynkowy, nie pal. Rozumiem, w takim razie wszystkich zachęcamy do tego, żeby się do tych wskazówek dostosowali, ale oczywiście także, żeby dbali o tę profilaktykę. Zatem zapraszamy na Plac Kopernika 24 września, już w najbliższą sobotę między godziną 10 a 15 będzie można się sprawdzić, przebadać i skonsultować ze specjalistami. Bardzo panu dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a ja przypomnę, że moimi gośćmi byli profesor Marek Gierlotka, kierownik oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz pan dr Piotr Fezet, zastępca kierownika oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Przyjdźcie koniecznie. Zapraszamy.